Jest jeszcze jedna warstwa, szósta warstwa, mój cel, moja misja. Po co ja to wszystko robię w życiu, tak? Dla jakiego celu? Jaki jest mój cel w życiu? I niestety tutaj większość osób nie potrafi odpowiedzieć tak naprawdę na to pytanie. Czemu służy moje życie, tak? Po co ja to wszystko robię? Po co na przykład, tak jak pracujemy z celami na zajęciach, ktoś powie, ja chcę mieć dom w Glencoe czy tam gdzie indziej za ileś tam milionów, tak? I to, ja mówię, ale po co? Po co ci to wszystko jest potrzebne? Bo chcę być, więcej czasu spędzać z własną rodziną, tam jest jezioro, tam możemy sobie fajnie po prostu czas wykorzystać. Ja mówię, taki dom kosztujący tyle milionów, to nie tylko, że spłacasz ratę, ale jeszcze musisz płacić podatek, tak? Od tych kilku milionów, zobaczcie, jaki to jest podatek w skali roku. Więc siłą rzeczy, myśląc logicznie, to jeżeli ty chcesz mieć więcej, tak, ty musisz więcej pracować. A tutaj niby moją misją jest spędzanie czasu z rodziną. Więc jak się ma jedno do drugiego, jak ja muszę być właśnie w oddaleniu od rodziny, tak, żeby na to wszystko zarobić? Czy to jest faktycznie droga do tego? I ta osoba akurat, bo mówię o konkretnej osobie, się popłakała, ponieważ ona powiedziała, że pierwszy raz w życiu zobaczyła, że cele, które sobie stawiała, tak naprawdę są jakby narzucone przez środowisko, w którym się obraca. Mało mamy refleksji w swoim życiu. Nie zastanawiamy się jednokrotnie nad tym, po co my to robimy, tak? Czy w momencie, kiedy będzie ta już ostatnia nasza godzina, czy my powiemy, my byliśmy spełnieni w ciągu tego życia? Czy ja faktycznie przeżyłam życie tak, jak chciałam, czy tylko za czymś goniłam, ale nigdy nie miałam czasu na refleksję, żeby określić, co to faktycznie jest? Bo można mieć i pieniądze, tak? I stanowiska, jednocześnie być spełnionym człowiekiem wykonującym pracę, zachowującym się w taki sposób, który najbardziej mu odpowiada, tak? Odpowiedz sobie zatem na pytanie, kim jestem i zacznij żyć swoim życiem, tak? Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to. Często osoby po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych, niejednokrotnie pracujące w różnych tam dziedzinach w Polsce, później zmieniają swoje kwalifikacje tutaj w Stanach Zjednoczonych, przez co zmieniają swoje zachowanie, tak? Bo zaczynają wykonywać zawody, których nie zawsze by chcieli wykonywać, znajdują się w innym środowisku i nagle to wchłonięcie przez to środowisko, czy też pozostanie w tych miejscach powoduje, że zmienia się tożsamość tej osoby, tak? Ona zaczyna myśleć, jestem do niczego, no kiedyś robiłem to i to, czułem się tym i tym, a dzisiaj po prostu zaprzeczam swoim kwalifikacjom, umiejętnościom i zaczynam mówić o sobie, jestem do niczego, tak? Tak naprawdę na nic więcej nie stać, bo jestem w Stanach 10-20 lat, a cały czas w tym miejscu i zaczynam się obwiniać. Niestety obwinianie się i tego typu powiedzmy opinie na swój temat do niczego nie doprowadzą, tylko do większej frustracji, tak? Ale to jest moment, żeby zapytać, czego ja chcę. To, że jestem w danym środowisku i wykonuję daną rzecz, wcale nie musi być punktem do mojego regresu. To może być progres, to może być czas, który wykorzystam na rozwinięcie się w innym kierunku i w końcu zdobędę odpowiednie kwalifikacje, a przede wszystkim odwagę do tego, żeby postawić ten krok ku przyszłości, która by mnie bardziej satysfakcjonowała. Tylko muszę się zastanowić, co jest tak naprawdę tą przyszłością. Bo czasami nam się wydaje, o tego nie chcę robić, to bym mogła robić, ale jakby się pojawiła taka szansa, nie jestem na to gotowy jeszcze, tak? Bo wychodzę z danej strefy komfortu. Naucz się kontrolować własne życie, nim zrobi to ktoś za ciebie, tak? To często mówię w radio. Zacznij żyć po prostu swoim życiem, a nie tylko pewnymi kryteriami stworzonymi przez społeczeństwo, przez modę, przez czasy, w których żyjemy. Zobaczcie, autorytetami stają się dla nas ludzie, których nigdy nie poznaliśmy, ludzie z pierwszych stron gazet. Wydaje nam się, że tak musimy wyglądać, że tak musimy żyć, że to jest tą kwintesencją szczęścia, tak? Przestajemy doceniać to, co mamy i gonimy za iluzją, dlatego że często na tych pierwszych stronach gazet to jest pokazana to złudzenie optyczne, które widzieliśmy tutaj, tak? Widzimy ludzi pięknych, uśmiechniętych, wyszczuplonych w Photoshopie, szczęśliwych, tak? A tak naprawdę widzimy tylko to. A to wszystko jest niewidoczne dla oczu. Niewidoczne na pierwszej stronie magazynu. I się okazuje, że jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji niejednokrotnie od tych osób, które są tak promowane, tak?
Stań się najlepszą wersją samego siebie, wyzbywając się hamujących przekonań, zamieniając uciążliwe nawyki na nawyki użyteczne, poznając własne głębokie wartości. Powiem wam, że z tymi wartościami to jest pytanie, na które większość osób wydaje się, że potrafi odpowiedzieć i dopiero jak zaczynamy pracować, pojawia się problem, zaczynamy pracować nad wartościami, które przyświecają tej osobie. Określając swoją misję i wyznaczając cele, programując swoją podświadomość według osobistych kryteriów, czyli takich kryteriów, które, dzięki którym ja się będę lepiej czuć. Tak? Jest takie powiedzenie, że kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, żeby przypodobać się ludziom, których nawet nie lubimy. Żeby zaimponować, tak? Koledze w pracy, no to weźmiemy kredyt, zapożyczymy się, później jesteśmy nerwowi, wyżywamy się na żonie i dzieciach, no ale on pozazdrościł mi przez te 2 minuty, nie? Jak podjechałem. Albo pokazałem dom na zdjęciu. Poprzez akceptację starej i tworzenie nowej samoświadomości. Dlatego, że tu nie chodzi o to, żebyśmy się teraz obwiniali i mówili tak, byłem głupcem albo jestem do niczego, tak? To wszystko nam jest potrzebne do tego, żeby się rozwijać, żeby wyciągać doświadczenia z tego, co już zrobiliśmy dla siebie, co przeżyliśmy, tak? Każdy z nas ma te same potencjały, jedne mają bardziej rozwinięte, drudzy nie. O to chodzi, żeby zaakceptować to, kim jesteśmy i dodawać kolejne wartości. Tego akurat to wszystko robimy u nas na naszych programach, tak? Poznając neurolingwistykę i life coaching, który jest właśnie metodą pracy z samym sobą, a później z drugim człowiekiem, ale nie narzucając mu czegokolwiek, tak? Tylko będąc podporą dla niego w wydobywaniu jego własnych zasobów, tak żeby on stworzył własną mapę rzeczywistości, nie w oparciu tylko o kryteria otoczenia, chociaż może się z niektórymi zgadzać, prawda, bo nie wszystko jest tak, że to jest na nie, bo jest wiele takich rzeczy, które zawdzięczamy poprzednim otoczeniu chociażby, ale żeby stworzył w oparciu o to wewnętrzne ja, tak, o to, czego faktycznie chce. Prawda jest taka, że tak jak inni mogą na nas wpływać, tak samo my możemy wpływać na siebie i najlepiej, żeby tak było.